Hej, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy dla Was recenzję czegoś bardzo specjalnego. Już jest to spakowane, nie mogłem się doczekać, zanim kamera była wyjęta, zanim kamerzystka przyszła. Plug and Play TV Games, licencjonowane przez Atari. To jest konsola, której nie znajdziecie w wielu sklepach w Polsce w tej chwili. Zawiera 10 gier już wbudowanych i mam nadzieję, że będziemy się wszyscy świetnie bawić. Unboxingu nie będzie, bo już był. W środku jest także instrukcja i przejściówka euro, którą już podłączyłem. Możemy podłączyć to tymi kabelkami albo przez euro. Troszeczkę smuci fakt, że niestety nie ma złącza HDMI, więc obraz niestety na tego typu ekranie może być troszeczkę gorszej jakości. Zaraz podłączymy konsolę i po raz pierwszy ją uruchomimy. Trzy razy obrócić, jest dobrze. Wizor Samsung i sprzęt grający Atari. Przyciski Start, Select, takie absurdne podstawy. Do tego, wiadomo, joystick. To jest coś rzadkiego osobiście. Preferuję joysticki od gałek tego typu sprzętu i jeden przycisk, żeby było jasne. Na tym wielgalasz. Dobrze, zobaczymy co się wydarzy, jak włączymy telewizor. długo włącza, musi się nagrzać. Jest bardzo, bardzo stary. To jest badziew. Jest SARS, ok. Wybierz powinna być jakaś lista. To chyba to jest bardziej ten. Zazwyczaj jak się SARS naciska, to łączę dwa. Chyba to jest ta gra. Chyba tutaj będzie ten. Nas uruchamiamy. Trzeba przełączyć tutaj taki ten. To jest takie bezpieczeństwo, żeby wiadomo, dziecko nie włączyło. I sprzęt zostaje uruchomiony. Nie świeci się żadne światło. Prawdopodobnie sprzęt nie ma baterii w środku. Jest bardzo trudno odkręcić. Trzeba się posłużyć sprzętem tego rodzaju do odkręcania tego typu śruby i tak schodzi bardzo długo. Jest tutaj trochę minus. I tu jest nasz problem. To jest geneza problemu. Składamy baterię. Obsługuje 4 paluszki, więc nie marnuje prądu z rachunku. Nie będzie bury od rodziców za wysokie rachunki za prąd. To jest trochę rozjebana. I gotowe. Sprzęt gotowy do pracy. I jedziemy. Jeszcze raz włączamy tutaj ten suwak. Światełko się pali. Gra uruchamia się. Nie wiem, czy to dobrze widać. I wybieramy za pomocą joysticka. Tak, za pomocą joysticka grę. Każda z gier jest już licencjonowana i tak dalej. Ma znaczek R lub TM. W zależności od tego, czy jest z Ameryki, czy z Europy. DC Studios to jest. Ale jazda. Dobra, zaczynamy. Pierwsza gra, jaką mam na liście, to Adventure, która jest podobno pierwszą grą przygodową kiedykolwiek. Zły mag ukradł zaczarowany kielich i coś tam jest ukryte. Nie jestem tutaj, żeby czytać teksty, to nie jest torment, tylko jedziemy. Okej, rozumiem, jeden. Jestem tym wojownikiem. Albo klucz, albo miecz. Klucz, dobra. Otwarte. No i otwierają się, proszę bardzo. W tamtą stronę co jest? Świat. Ok, tym się odkłada klucz. Nie wiem jeszcze do końca jak atakować. Ok, maszynne. Wow, konkretny labirynt. Klucz mi chyba nie pod... Dobra, idziemy tam, gdzie powinniśmy byli iść na początku, do tego zamku. Mamy klucz, to czemu nie? Strzałki.
jest miecz, to jest miecz. Nie, odkłada się go. Spróbuj coś nim zabić. A, zabił? Ja mam miecz. Chyba umarło. Tak. Wstaniesz? To z zwłoki. Mogę zabrać rzeczy? Co masz? Nie, chyba nie żyje. Dobra. Zabiłem smoka, zabieram klucz. Czy to jest smok, czy... Nie muszę naciskać. Klucz się bierze automatycznie, tylko odkładać trzeba przyciskiem. Jeszcze takie mam czasami problemy ze sterowaniem. Czarny klucz. Gdzie wyślemy czarny klucz? To jest pytanie. Zaraz przejdę całą grę i będzie nie mieliście niespodzianki, jak sami kupicie ten sprzęt. Sprzęt wyszedł w 2003 roku. I no zawiera gry. O, proszę bardzo. Nie jest trudno. Co to jest? Podkówka. Magnes. Zgadłem. Wow. Okej, gincie od... oberwał. Magnes go zabija. I on ma ten, chalice. Cokolwiek to jest. Ten, kielich. Muszę go tylko chyba... O, i zabierać kielich i w bytonki. Jedziemy, wyskakujemy stąd. Chyba wygram za grę. Wyjście w ogóle? Jest jakieś... Nie wiem, no co z tym kielichem mam zrobić? Nie czytałem, widzicie, jak się człowiek nie czyta... Goni mnie, skurwie! Goni mnie! Tańczy po drodze. Ty co, on mnie teraz zabił, czy jak... O. Jestem jego brzuszku. Nie mogę z tego wyjść. Chyba to jest przegrane.